Witam wszystkich. Na początek, zanim zaczniemy, o czym chcę powiedzieć dzisiaj, to pierwsza rzecz jest taka, tak ktoś mi mówił, napisał mi, że Access sprzedaje moje gry, które ode mnie dostał na Lego. No dobra, niech się sprzedaje. Dla mnie te gry, co mu pamiętam, wysłane, to były krapy, jak dla mnie. I teraz jeszcze taka rzecz, on mówi, że jestem chory psychicznie i w ogóle nie chcę mieć ze mną nic wspólnego, nie chcę mieć nic ode mnie. Potem, że jestem chory psychicznie, jestem debilem i takie rzeczy o mnie mówi. I że ja se uroiłem, że ja Natalię zabiorę nad morze. I chcę wyjaśnić tą sprawę z tym morzem. Otóż, Natalia odeszła od Axela. Ja napisałem do niej. I się spytałem na Facebooku i spytałem się, o co chodzi. Czemu tak się stało, ona mi powiedziała czemu. I potem było tak, że ja z nią pisałem trochę czasu. Ja mówię, może chciałabyś się odwiedzić tutaj, zobaczyć morze, nie? Odwiedzić tutaj pomorskie województwo. Ona mówi, że chciałaby zobaczyć morze, bo nigdy tam nie była. Ja mówię, jeżeli chcesz, tak powiedziałem, nie, że masz przyjechać, bo jeżeli chciałabyś, to mi po prostu napisz i że chcesz zobaczyć morze, możesz do mnie przyjechać, możemy pojechać na to morze razem. Po przyjacielsku, czy po koleżeńsku, nawet bo przyjaciółmi nie byliśmy. Tylko tak tyle, o ile ją znałem, nie? Żadnych planów do niej nie miałem, żeby z nią być czy cokolwiek. Axel, ty jesteś zazdrosny o to po prostu. I mówisz, że ty nigdy nie kłamiesz. Kłamiesz zawsze. I obrażasz ludzi. Mnie obrażasz, nie wiem, z jakiego powodu. Że ja tylko po prostu powiedziałem, co ja myślę, że przestałem subskrybować twój kanał. Pamiętasz? Były święta. Były święta, Wigilia. I pomyślałem, no dobra, no, znam łebka, złożę mu życzenia. Zadzwoniłem się, powiedziałem, cześć, słuchaj, i ty się rozłączyłeś. To świadczy o tobie, o twoim niskim intelekcie. Ty ze wszystkimi jesteś pokłócony teraz. Rozkminator, Retrosektor, MGR, Retron, Lepa, ja, no... sobie robi po prostu wrogów. Ty sobie po prostu robisz wrogów. To, że ty byłeś tam parę razy w jakiejś telewizji internetowej, tam nie wiem co to było, na coś tam z Woodstockiem związane, że kogoś pobiłeś. Byłeś z debilem, byłeś w partii z Kononowiczem. Ja nie rozumiem, bo wszyscy się z Kononowicza nabijali i wszyscy nabijali się z ciebie też. Tyle ja mam do powiedzenia. I dobra, niech ci ludzie wiedzą, jestem chory psychicznie, ale człowieku, czy chora psychicznie osoba ma 130 intelektu? No nie wiem. No nie wiem. Ty żebrzesz cały czas. Zobacz, od kiedy zacząłeś zbierać się akcesoria do Dreamcasta? Jeszcze byłeś z Natalią. I jakoś nie rusza się to za bardzo, nie? Pół roku co najmniej? Co najmniej. Nie wiem, kiedy kupiłeś Dreamcasta dokładnie, ale pół roku co najmniej minęło i tego. Co do chory psychicznie jeszcze tego, chciałem ci powiedzieć, ja nie jestem chory psychicznie, bo ja nie potrafiłbym i nie potrafię uderzyć kobiety, a tym bardziej matki. Teraz pewnie się zapytasz, co ja mówię. Wiem dlaczego, ty się nie musiałaś wyprowadzić, matka ci nie kazała się wyprowadzić z tego powodu, że chciała sprzedać mieszkanie, może też, ale kazała się wyprowadzić z tego, że ty uderzyłeś matkę w twarz. Wtedy wiem, że wyskoczył do ciebie twój brat i była wezwana policja. I dlatego musiałeś się wyprowadzić za to, że pobiłeś matkę. Uderzyłeś się w twarz po prostu. Jesteś damskim bokserem, niczym więcej. I to na początek, na tyle wstępu. Teraz wracam do tematu, który miałem zamiar robić. Tutaj są gry, które mam na PlayStation 4. Może zrobię tak od góry. Ciach do dołu. Jest ich... Policzmy zaraz, nie pamiętam już ile mam. God of War, kupiłem sobie swoje. Teraz już oddałem. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Czyli dwie dychy gier, fajnie, nie? Może ja się na ten temat trochę ich wypowiem teraz. Po kolei, ja mam ogólny chronologicznie. Rozum ludzkości. Od Deusa X zaczniemy. No nie jest on dla mnie dobrą grą. Jest taki nietypowy FPS, nie? Taki sobie, no.
Fajny. Może być. Dla innych, nie dla mnie. Tutaj. Tak, na czytniku mnie ląduje raz na tydzień. Na kilka godzin. Jak przychodzi kumpel, no stop, to tłuczemy. Dead or Alive 5, last round. Dead or Alive. Gramy, no. Ostatnio graliśmy z do 50 zwycięstw. Bo 50 do 49, czyli prawie 100 walk, nie? Ostatnio też pamiętam, graliśmy. Tym razem ja wygrałem. Dwa tygodnie temu kumpel wygrał. To było 110 walk, nie? Prawie. Było. Czy nawet było więcej niż 110. No, było więcej niż 110, bo było 59 do 60. No to było 120 walk prawie, nie? Tutaj Doom. Znaczy Doom, myślałem, że to będzie coś fajnego, ale to mnie nie rusza już. Minimalna magia. Pierwszy Doom i drugi. Wiecie, te stare jeszcze dwuwymiarowe. No to było to, znaczy trójwymiarowe, ale z piętami, z sprite'ami, jak to woli. Jako bohaterowie było fajne. No teraz już nie ruszamy Doom. Battlefield 1 Rewolucja. Myślałem, że ja to będę długo grał, ale tak się nie stało. Wrzuciłem z dysku, znaczy miałem zainstalowane, pograłem chyba 2-3 misje, ale wrzuciłem z dysku, bo po prostu brakło miejsca już na dysku, no gry zajmują trochę, nie? Sam Doom zajmuje prawie 60 giga. Battlefield 4, no to już bardziej lubię. Tutaj mi się fajnie nadal gra. Ma to na PC, tak, ma na PS4. Nie ma różnicy zbytnio w grafice, nie? Chyba że podłączymy kompa do 4K albo konsolę. Zresztą to nie ma wsparcia do 4K. Nie ma, tylko 720p, 1080 i 1080p. Nie ma wsparcia do 4K. Może jest, ja nie wiem, to nie ściągałem. No tutaj jestem Killzone'em, jestem zawiedziony, no. No nie no, ta seria umarła z tą częścią. Nie będę o niej wspominał. Watch Dogs. Nie podeszło mi, myślałem, że to będzie coś lepszego. Nie będę się powiadał. Następną grą, już zrobiłem to, co chciałem. FIFA 18. No, Polska wygrała, mamy te mistrzostwa. No i na tyle mogę powiedzieć. Tyle o tej gry chciałem. Infrastructure od Bergsona nie ogrywałem już więcej. Słaby jest. No i dokupiłem 3 gry, doszły w międzyczasie. Doszło Call of Duty Advanced Warfare Day Zero Edition. Była jeszcze w folii, tutaj nie wiem, to było jakieś uszkodzenie w tej grze. Nie wiem, do tego już nie mówiłem ze sklepu internetowego. I uwielbiam tą część, jest bardzo fajna, lubię w nią grać. Dokupiłem Call of Duty Ghost, ja miałem to na PlayStation 3 i mnie, że gra mnie nie porwała. Tutaj zagrałem chyba 4 misje. No i też mnie porywa, ale raczej grał będę jeszcze. Będę jeszcze grał. Połóżmy tak, bo też nie mam miejsca. I kupiłem też projekt Cars. No, czytałem, to miało wysokie oceny. 8, 7, plus 8, plus 9, minus, nie? No, zawiodłem się na tej grze, żeby ścigowej. No to, ja to myślałem, że to jest arcade, to jest symulacja. Coś ala Gran Turismo. Nie dla mnie, no, słaba gierka. Last of Us. Ukończone. Już, polska wersja. I czekam teraz tylko na Last of Us 2. Będę chciał to zagrać koniecznie. Wiem, że ta Ellie tutaj, tak ona Ellie ma, będzie głównym bohaterem. No ten niby się pojawia w filmiku, gdzieś tam widać go na chwilę, ale nie wiadomo, czy to on, czy ktoś inny. Tylko widać jego nogi. Mortal Kombat XL, grałem z kumplem. O, ja mu się podobało, mi się nie podobało za bardzo. Ale kiedyś może tej grze dam szansę, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Tomb Raider. Shadow Tomb Raider. Już ukończony, zajebista giera. Nie mogę się doczekać kolejnej, jak będzie. Tomb Raider, Rise of Tomb Raider. Ukończony też, oczywiście. I pierwszy Tomb Raider Definitive Edition. Też ukończony. I to było ostatnio, jak mnie nie było miesiąc, to grałem w jedynkę, dwójkę, trójkę. I dla sobą skończyłem, nie? Tomb Raider, Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, Shadow Tomb Raider. I dla sobą skończyłem też. No i tutaj mamy Call of Duty Infinity Warfare. Też już skończone jest. Bo to jest na kilka godzin strzelanka. Titanfall 2, nie ukończony jeszcze. Jakoś nie mam wejścia do tej gry. Bardziej kumpel mnie w to grę wchodził niż ja. No i God of War
ukończony już. I te gry tutaj część ukończony, część nie. God of War ukończyłem dopiero, miałem to będzie 1/4 gry. Dopiero jak kupiłem swojego, to ukończyłem go do końca, nie? Tak, tak o to mi chodziło, żeby go ukończyć na swojej własnej kopii, nie? Tutaj jeszcze mam takie coś. Może ktoś rozpozna, co te, o czym teraz będę mówił, bo to druga część filmiku. Może ktoś rozpozna, co mam na myśli. Jak to będzie widać. Proszę. I proszę. Czyli ci, co widzieli te znaczki, wiedzą, o czym mówię. Tak, to dostałem paczce, pierwszym paczce z prenumeraty. Prenumeraty jakiej? Już wam mówię. Posiadam dopiero 3 tomy teraz, 24 i 5. Mam tak. Transformers. Kolekcja 1, walka o władzę. Transformers. G1, tam drugi, nowy porządek. Transformers, kolekcja G1, polowanie na Dinoboty. I mogę powiedzieć tak, są to Transformery, o jakich marzyłem zawsze. Żadnych cięć, żadnych wypadków z historii. Amerykańskie wydanie, angielskie. Oczywiście angielskie mnie nie interesuje, mnie interesuje to, co było w Ameryce wydawane. Czyli chronologicznie. Tutaj, może zacznijmy od pierwszej części, są 4 numery amerykańskie, które u nas tworzyły 2 pierwsze numery Transformers, czyli Transformers G1. 2 numery u nas było 52 strony, tutaj są, one po prostu są w jedną całość połączone. 4 numery amerykańskie, które tworzyły u nas 2 i to mam w jednym miesiącu, a ten semik Świętej Pamięci wydawało to co 2 miesiące, czyli musieliśmy sporo czekać, nie? No co mamy, mamy tak coś. Mamy historię, jak to się narodziło, kto to stworzył, rysowników poddanych, pokazywane później prób tego. No, to mamy wszystko opowiedziane, nie? Kolory są perfekcyjnie dobrane, wszystko jest tak, powinno. Wspomnienia po prostu żywają. Tutaj tłumaczenia, jak roboty się przedstawia, są trochę inne. Wiadomo, tutaj też to jest inaczej, tłumaczone inaczej. No po prostu. Podoba mi się, zdarzają się wpadki, tłumaczenie nie powiem, gdzie nie gdzie pamiętam, bo miałem oryginalną też wersję amerykańską, ale tak ogólnie wszystko jest tak, powinno być, nie? Albo Spider-Man tutaj się gdzieś pojawił, no zobaczymy chyba. No, widzicie, jest Spider-Man tutaj na dole, no. Jeszcze miał strój symbionta. Jeszcze z symbiontem był wtedy. No. Jest. I te komiksy zaraz wam powiem, tutaj przejrzę je, idę na stron. Numer pierwszy. 232 strony. Tom pierwszy. Tom drugi, nowy porządek chyba był. I tu było 4 części Transformers i tam było chyba, powiem wam tak, na jedynce było, w pierwszym tomie było od Transformers US, czyli ze Stanów Zjednoczonych 1-4 oraz Transformers UK 9-21. Czyli 12 numerów z UK, ale UK jest tragicznie rysowane, ja nie będę pokazał tego. Transformers tom drugi, nowy porządek, to się pierwszy raz pojawia Devastator, pierwszy kombiner, jak wiecie. To jest nowy porządek, też układki są tego, wstęp, potem to co było w poprzednim numerze, nie? I to jest tak, Transformers US, czyli od 5 do 10 numeru, czyli 6 numerów. Wiecie, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i Transformers UK od 29 do 32. Czyli tu było 6 numerów amerykańskich, czyli 3, te 3, które się ukazały u nas, czyli numer 3, 4 i 5. Nie?
No i też czekaliśmy 2 miesiące, nie? A tu czekaliśmy tylko na ten miesiąc. Bo raz miesiąc tutaj planowałem 2 tony od razu. No i to było, i UK było 29-32, czyli było już mniej, tylko 4, nie? No, tutaj było, się kończy w miejscu, a zaraz powiem, UK się kończy w tym miejscu. Znaczy US, nie UK. US się kończy. Jak się budzi nasza, jak się budzi pani, która potem odegra ważną rolę? Pani Josie Beller, Secret Breaker, nie? Myślicie obwodów. Pani może tak, że tutaj angielska wersja poprawiła się, fajne rysunki miała. I tutaj Decepticon niszczy tam. I tutaj jest to podobnie zrobione do animowanej serii. Bo tutaj jest to samo, że są rzece i tam Optimus walczy z Megatronem. I tam wywołują fale sejsmiczne, żeby woda zebrała i zbierały Decepticon energię. To jest jakby połączenie z serialem, ale to jest jednym, to jest UK. Oni wydawali, czekali na amerykańskie numery, ale wydawali w tym czasie między swoje. I jest taki technologicznie poukładany tom trzeci, ale drugi tom nie powiedział mi na moją stronę, zaraz to sprawdzimy. Tom drugi, ilość stron. Hmm. 232 też. A myślałem, że mniej trochę. No i tom trzeci, podobają do boty, to są fajne numery, to są tylko dwa amerykańskie. Są tylko dwa amerykańskie, jest numer 3 właściwie, no 41,50. UK to jest 41,50. A amerykańskie jest 11,12. Czyli to był 6 numer transformer w Polsce wydany. Akurat ten 6 transformerów, tam był też w tym kolekcji drugiej, był 5, gdzie był Devastator, miałem ten numer. I miałem ten numer 6, który tutaj jest, miałem też polskiej wersji językowej. I tutaj też tak samo, wiadomo. Tam te okładki, o tutaj tego, nie? Tutaj tego, co tam było w poprzednich numerach, nie? To jest UK pokazany obrazek, to nie patrzcie, to będzie 29. No to macie, jak UK jest rysowane, nie? Widzicie, jak te rysunki wyglądają. Jakieś święta były, Optimus Prime w kostiumie Mikołaja, no beznadziejnie to jest. No i potem na koniec mamy tam dalej, mamy dalej, o wiele dalej. Mamy o oryginalne kładki. Widzicie, Merry Christmas Everyone. Potem na arce był, potem był Bumper Traitor, nie? Takie tutaj od PRL-e tego. I tu mamy Transformers US, nie? No i Jetfire, nie? Czyli na najpotężniejszy Transformers Jetfire w animowanej serii Skyfire, nie? No i też zaraz zobaczymy inne stron. Zrobię to za kadrem. Tak samo. Tutaj jest świetny jeszcze plakat pokazany, jaki był kiedyś. Z Inobotami, nie? Cała piątka. Dinobotów. Potem nie wiem, co się stało z tym Dinobotem, który był z tego Stegozaurem. Jakoś zaniknął. I ogólnie. Ale. O, to ten, ta okładka była w Polsce właśnie na tym 6 numerze, nie? Tu są Herbert Trem. No dobra, rysownik. I to było te dwie historie właśnie z tą okładką i ta historia ba też. Który są też Herb Trimpe. On dobre wypadki robił. Ja coś pokażę z pierwszego numeru chyba. Bo po pierwszym polskim numerze, który był w Polsce i któryś tam to był w Stanach, nie wiem, który numer, jest polski akcent. Bardzo fajny polski akcent. Bardzo pełen. Nie dość, że Witwiki, czyli nasz, mówią się to w Polach niby. Bo coś tam nie wierzę. To Witwiki, zaraz to was pokażę.
jeżeli to znajdę, to pokażę. Nie wiem, co to jest. Teraz trochę. Muszę to znaleźć. To mi się podobało. Nie widziałem, nawet nie dowiedziałem się dopiero z tego numeru. Bo to polski akcent był. Polski akcent to był niby. Zresztą nie niby, tylko na pewno to jest polski akcent, nie? Muszę to znaleźć, bo... Nie wiem, w tym teraz numerze to było, czy drugim, czy trzecim. Po prostu było coś takiego, że... Ty, co pamiętają pierwszy numer Transformers ukazujący się w Polsce z tą dziwną okładką taką, to rysował Bill Sienkiewicz. Nasz polski artycha, nie? Który też rysował Sabertutal, bo to on ma taką, on ma nietypową kreskę, wiecie? Taką po prostu inną, taką, która mi się podoba. No i on i Texira, który też dał okładki do Transformers, Mark Texira, oni chyba razem wydali Sabertooth, który był u nas wydany też przez TMZ-mik jako Mega Marvel. To było ten Sabertooth, to była taka jakby geneza tego, dlaczego Sabertooth trafił do X-Men. Po pewnym czasie, bo on trafił do X-Men. Nie wiem po co, znaczy on był tam, chciał do nich przyłączyć, żeby tam pomogli mu zapanować nad tym, nad sobą, coś w tym stylu. Czy jakoś tak to było, jeszcze raz nie pamiętam, nie opowiem wam. Tutaj mam, szukam. Nie mogę znaleźć tego, tej okładki. Jakoś dziwny. Wiem, że to rysował Bill Sienkiewicz. Nie wiem, czemu nie mogę tego znaleźć. No teraz jest nowy porządek i polowanie na debaty. Teraz chyba będzie Combiner Wars. Czwarty numer. I piąty, nie wiem już, jaki będzie tytuł. To jest kolekcja Hachette. Oni już nie jedno wydawali. A tutaj jest zapewnione, że to się ukaże do końca, bo oni wydawali jakieś kolekcje inne i nie ukazywały się do końca. Te mają się niby ukazać do końca. Pożyjemy, zobaczymy. O tych Transformerach. Co ja mogę powiedzieć, że... Cena teraz. Jeżeli chcemy kupić ją w kiosku, płacimy 39,99. Jeżeli zamawiamy w prymracie, płacimy numer 35 zł. To około 34,99. Czyli... Wychodzi nam 70-80 zł za dwa numery, a 75 wychodzi za dwa numery tego to. Chyba 6,99 kosztują. No, w pewnym racie, nie? Po prostu dostajemy dwa numery. Pierwszy kupiłem sobie w kiosku. Właściwie. Tak, mi stoisko z prasą, jak w każdym hipermarkecie jest, w każdym Lewiatanie, Biedronce czy innych duperelach. Tam był, bo 14,90 wtedy. Pierwszy numer, tylko tyle, no dobra. Potem drugi i trzeci dostałem razem do 30 zł. I to zapłaciłem za pobraniem. A teraz za czwarty, piąty już będę musiał zapłacić, znaczy, dlaczego zapłaciłem tylko 30 zł, no bo jeden był gratis, nie? Jak zamawiał się prymrata, czyli drugi dostałem, trzeci dostałem gratisowo. Teraz będę dostał po prostu pocztę, oni będą mi wysyłać teraz. Ja po prostu w środku w kopercie będę miał dwa numery i będę miał przelew, nie? Żeby znaleźć przelew i zapłacić na poczcie, czy w banku, jak to woli, nie? Gdzie mu pasuje. I to będzie teraz 75 zł, nie? Nie jest to majątek, ale
Nie jest to też mało, ale ja to robię dla sentymentu do G1. Sentymentu do G1, nie? Czyli mimo wszystko dalej, że nie kupuję gier retro tego, ale dalej bawię się w retro, bo G1, nie? Z drugą paczką, którą powiem z 19, to wtorek albo 20 w środę, dostanę kubek. Bo to było u pierwszej paczce od nich, nie? Te znaczki, zawieszki do kluczy. Brdoszki. Dostanę kubek z logo Transformers i z jakąś tam na drugim, a w trzeciej od nich paczce, czyli z numerem 6 i 7, dostanę koszulkę. A nie wiem, jak z tą koszulką będzie, czy oni wysyłają jeden rozmiar, czy po prostu trzeba ich poinformować, jaki się dostaje, jaki ma się rozmiar ogólnie, nie? No ja welkę nie wejdę i XL też nie wejdę. Potrzebuję 2XL, żeby wejść. I też się wam pochwalę, że ważyłem 97 kg. Ważyłem się w styczniu 5, ważę 98 kg, zjechałem. Zrobiłem sobie dietę taką, że jem śniadanie, lekki obiad i kolację już nie jadę. Jeżeli już kolację, to albo piję herbatę samą, bez tego, albo jak już jem, to owoce, warzywa, bez chleba, bez masła, bez niczego, nie robię sobie na przykład pomidorki, ogórki z solą, z pieprzem, nie? Czy tam jajka w majonezie też mogę jeszcze zjeść, choć majonez jest tuczący, to sobie robię bez majonezu, jajka sobie gotuję, wezmę tam troszkę też solki, pieprzu, nie? I tak jem taką króciutką kolację i nie jem później niż 18 już. Później już tylko piję herbatę albo owoca w nocy zjem, jabłko, banana, tak. Mi lekarka kazała, no i to skutkuje, ważę już 8 kg zjechałem, to nie jest dużo może, ale czuję się lżejszy. No i mam zamiar zjechać do dawnej wagi, jaką miałem jeszcze, zanim zacząłem opiekować się ojcem. Ważyłem 70 kg. Czyli jeszcze długa droga przede mną. A w ogóle bym chciał ważyć tyle, co ważyłem, jak kończyłem technikum, nie? 58, nie? Jak miałem 23 lata. 58 kg ważyłem, to wiecie, po tym poszedłem do pracy, zacząłem trochę tyć. Robiłem policjalne, to trochę przy tym. Doszedłem do 78 i poszedłem do wojska. W wojsku zjechałem w ciągu 2 miesięcy. Ważyłem 66, jak muszę, czyli zjechałem 12 kg, nie? Bo tam były jedzenie od stałej porze, wiadomo, tu panie, poligon, te rzeczy, no to spadało się energię, nie? A potem jak w 2000 poszedłem 11 do pracy, trzymałem wagę. Doszedłem do 70, ale trzymałem wagę. No i potem jak musiałem zacząć się zapewniać, to przytyłem 28 kg przez 7 lat. Fakt faktem, że wychodziłem na dwór oczywiście, żeby tam porządki porobić tego, to mama sobie zabawała, to ja robiłem swoje, ale no dużo przytyłem, nie? Większość czasu wstawałem o 6, mamie pomagałem tatę umyć, bo będzie nie mógł chodzić, ani rękoma ruszać, miał respirator ogólnie, żywienie do żołądka, ale ja normalnie był, wszystko był świadomy, mówił wszystko, nie? No i wiecie, no i pomagałem mamie go umyć, potem ja już nie spałem od 6, zajmowałem się nim, tam dałem mu jeść, pić, włączałem mu filmy, oglądałem z nim te filmy. A trzeba było go odesłać, bo miał też takie, to odsysałem. Nauczyłem się odsysać. Jedzenie, jak mu trzeba było podłączyć do żołądka, to podłączałem. I takie rzeczy, no jak wiecie, no. Miał też cernik, no to trzeba było ten worek opróżniać czasami, nie? Znaczy worek się odczepiało. Spuszczało się to do toalety. Odpinało się worek, zakładało się nowy. Spuszczało do toalety, albo po prostu brało się miskę, spuszczało się do miski i worek zostało, to z miski się wdało do toalety i miskę się czyściło, nie? To mi tej misce nic nie było robione, no bo to specjalnie do tego moczu. Tego. I to tam musiał na dzień wbić minimum 2 litry płynów, nie? No to tam miał kupować mi wodę. Taką, nie mówię jaką, ale też smakową, że sami kupował się cytrynową, bo chciał. No i wszystko, nie? Dawało do Pega się na przykład, kupowało się specjalnie. Kupowało się Coca-Colę oryginalną i się nabierało do strzygawki i przepychało się Pega, bo Peg mógł się czasami zapać, to się przepychało, bo wiadomo, kola oryginalna jest mocno buzująca i te bubelki przepychały, nie? I wiecie, jak to było.
No i tam się cewnik się wymieniało raz na dwa tygodnie. O, już robiliśmy w domu, nie wyrzucaliśmy pielęgniarki, bo ja i z mamą to miałem. Rurkę trachotominą, którą miał w szyi, wymieniało się też raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca. No a pega powinno się było wymieniać co kilka miesięcy, ale póki pek był dobry, tata miał go. Myślę, to była dziura w brzuszku, pek poczony i do żołądka, nie? Jeżeli wypadł, no to się wkładało wtedy cewnik szybko i się dzwoniło po pielęgniarkę i ta pielęgniarka w ciągu pół godziny była, żeby to nie zarasło i założyła nowego pega. No i to tak było, nie? Pierwsze, pamiętam, pół roku to wstawałem o 4 rano, bo mama szła na 5 do pracy do sklepu. Musiała iść na 5, przyjąć towar i o 6 otwierali sklep dopiero, nie? No to jakoś dawałem radę. Dawałem radę jakoś. Ale mówię, byłem wkurzony jeszcze ze swojego pokoju. Ze swoją poduszką, swoją kołdrą. I kładłem się tam na łóżku już złożonym. I spałem tak, że miałem jedno oko otwarte, nie? Zawsze, nie? Czyli nie spałem praktycznie. I potem pamiętam, już mama poszła, była do pracy, dostałem o 6, pomagałem jej tam. I chodziłem spać, druga, pierwsza, czasami trzecia, no. Wiecie jak to jest, nie? No, przychodziła i tam, wiecie, była zmęczona po pracy. Tam obiad jedliśmy o 3 razem, tacie też dawaliśmy obiad, takie rzeczy. No teraz to ja wstaję. Różnie, bywa. 7, 6. Czasami przed 7. Gdzie stałem akurat przed 7, a muszę spać koło 2, nie? Trudno się przestawić jest teraz. A ten czas normalny. Z pracą jest cienko, bo nie pracuję obecnie znowu. Szukam cały czas czegoś, ale trudno jest to znaleźć. Coś dobrego. Teraz będziemy tacie pomnik stawiać w kwietniu. Też trochę po kieszeni walnie. A to pójdzie z tych pieniędzy, co były na pogrzeb przeznaczone, nie? Tam co tata dostał, to ubezpieczenie mama dostała. Tam trochę dołożyliśmy. Ja też na koncie mam przedłużone trochę pieniążków. A to prawdopodobnie będzie na wyjazd na wakacje, albo do jakiegoś ośrodka rehabilitacyjnego, sanatorium. No przyda mi się taka rehabilitacja z tym moim kręgosłupem. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? No tak jest, no mówię wam, że akcent przegina, no. Ja nie chcę nic mówić, a tego człowieka kiedyś straszna krzywda spotka, no. Nie dość, że go pobiją. Na pewno. Jak on z takim podejściem jest. To się nie dziwi, jak go przed sferą gdzieś, kurde. W bramie go dorwą i sfera z niego zrobią. On to 40. No. Wiecie. Kochał Natalię, potem mnie nie kochał, bo to... popełnił samobójstwo, no i odszedł. No już to się kocha. No nigdy nie kłamie, nie? Nie powiedział, że matkę pobił, że za to wyszedł, tylko że matka chciała sprawdzić dom. Tak wam nie powiedział, nie? Czyli okłamał was wszystkich. Do wszystkich jego widzów to mówię, że okłamał was wszystkich. Rób to, co chce ta. Bądźcie z nim dalej, wierzcie mu, czy nie. I tyle. Rozgadałem się trochę, to miało być tylko takie coś, a o swoim życiu też powiedziałem trochę. Nie wstydzę się tego, mam życie, jakie mam. Teraz mi czekają tylko gastroskopia 29 czerwca. No i czekam 29 marca, no i 8 sierpnia czeka mnie kolonoskopia, czyli to nieprzyjemne badanie dla każdego. Aha, no i chcę wam powiedzieć, że niedługo, dzisiaj mamy który? 15, nie? Piątek. 6 dni mi zostało i będę miał 37 lat już. 37. Piękny wiek. I mogę powiedzieć wszystkim, którzy oglądają, którzy słuchają, że nie robię żadnych urodzin, takich przyjedzie rodzinka w niedzielę dopiero, 24. Już mu się zapowiedzieli. To w niedzielę też będą. A to będą tylko tak, to niedzielę, a tam 24 przyjedzie na rodzinka. I powiem wam tak. W tym roku nie, przy czym nie, zobaczenie. Za 3 lata, jak będę robił 40. Nie będzie tak jak teraz. Wtedy nie będzie takie, o, zwykłe. Tego będzie wielkie pierdolnięcie. Będzie wielkie pierdolnięcie
i z tego będzie film na internecie, na YouTube. Całe urodziny zostaną nagrane, co się będzie działo, i ja to wrzucę na YouTube. I to będzie albo filmik, który będzie prezentowany już z PlayStation 5, bo ma wyjść niedługo już chyba w przyszłym roku. Czy to jest za 2 lata? To już będzie PlayStation 5 w domu. I to będzie wielkie pierdolnięcie. Będzie muza, będą goście, będzie wszystko się działo tak, jak powinno być na prawdziwych, dużych urodzinach. Na jakąś okrągłą, nie? 40, czy 50, czy 30. Chciałem to zrobić na 35, ale wtedy nie zrobiłem. Żałuję do tej pory. Ale 40 to będzie to, nie? I jeszcze powiem tak. Retron. Super streamy. Lepa. Kolekcjoner. Super. Robi to, co lubi. Retron robi to, co lubi. MGR. Wiadomo. Amiga, PC, starsze, Atari. Robi to, co lubi. Rozkminator robi fajne materiały. Też go lubię. Goody. Okej. Okay. Ja do chłopaka nie działam, jest w porządku. Tam szedł, jego kanału nie oglądam. Tam może jeszcze jakieś oglądam. Tego oglądam czasami Energika. Wiadomo, albo Angry Video Game Nerda. Archonel rzadko oglądam, ale czasami jak coś ciekawego to oglądam. No i tyle można powiedzieć, nie? Brexon, ty przyjrzyj na oczy i tamta restrukturyzacji. Widzieliście na tym filmiku, co ode mnie tak wysłał i mówi, że jestem psychicznie chory. Imperialne, nie, jak to medium. Czekaj. Imperium wydane Axela. Sferizacja. Independent Video Press. I Motor Retro Press, tak to się nazywa. Trzy kurde te. Ja nie widziałem, żeby on jakąś pracę wydawał. Jakiś program autoryzacyjny prowadził. No jest po prostu, wiecie, on jest śmieszny, nie? On jest śmieszny. Nie jestem papa, nie jestem pasem pracuje. Jakby pracował, to mógłby to chyba 50 zł miesięcznie i sobie kupić te akcesoria Dreamcasta, nie, a nie żebra, nie? No tym zresztą widzicie, jak ma długo Dreamcasta, widzicie, jak długo się rusza, nie? No dobra, kończę. Trzeba dokończyć tutaj sprawy związane z domem, czyli dokończyć sprzątanie i obręb dokończyć. Mam długo będzie podać za 1,5 godziny, no więc żegnam się z wami, moi mili. Trzymajcie się i pamiętajcie, jesteśmy ludźmi retro, jesteśmy graczami. A celów takich pokroju, wiecie, kogo wymieniłem, omijałem. Hej, trzymajcie się.